Chyba słyszą Państwo dobrze, tak? Proszę. Niech Pan zaczyna, jeżeli będzie trzeba pół minuty, to dołożymy, nie ma problemu, naprawdę. Jedziemy. Temat mojego wystąpienia: Kruszeńska Ośmiornica i skorumpowany układ. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Zebrani. Trudno jest wystąpić przeciw swojemu środowisku i dalej w nim funkcjonować. Szanowni Państwo, rozpoczynam krucjatę o obalenie tej władzy. O obalenie tej władzy. Nastaje moda już na atakowanie Platformy Obywatelskiej coraz częściej. Medialny dzień rozpoczyna się od doniesień o kolejnej aferze. Spapraniu i nieociągnięciu czegoś. Potem rząd i samorząd wyczerpał się całkowicie, nie mając żadnej koncepcji na sprawowanie władzy. Nawet media stronnicze i tendencyjne wytrzymają zmianę klimatu. Koszalinianie i Polacy zaczynają wiedzieć, że głosowali wbrew swoim interesom, żeby tylko PiS nie wygrał wyborów. Wybrali władzę, która spogląda tylko na swój stan konta. Na szczęście to już niedługo nie potrwa. Zmarnował Pan wiele szans i czas prosperity z nic nie robienia i zachwycenia się skorumpowanym AZS-em, bo to tylko potencjalny stały elektorat. Ale niech Pan nie używa takich słów, bo to może być. Od 11 lat sposób i patent. Używa Pan określenia korupcja, to jest groźne określenie. Będziemy gadać. Sposób i patent na władzę. Cyrk zrekordował. Ponad 40 milionów złotych, a może więcej, zostało wyprowadzonych z miasta i spółek miejskich. Geszef i przekręt, a koszalinski spot młodzieżowy popadł w ruinę. Kilkudziesięciu teraz straciło pracę, pasję i sens życia z braku dofinansowania. 20 parę klubów i stowarzyszeń padło, a kilka nowych powstało. Konflikt z partią rządzącą to walka w obronie demokracji. Jednym słowem, demokracja to wolne słowa. Mam własne zdanie i nie mam zamiaru z tego się wycofać. I udowodnię, że mówię prawdę. Pokazuję Państwu swój punkt widzenia z tej władzy, to niezły kabaret. Ja odrobiłem lekcję i wziąłem korepetycję. W Koszalinie otworzę ludziom oczy, by dowiedzieli się prawdy, jak funkcjonuje samorząd lokalny. Kompromitacja prezydenta Jedyńskiego, który powinien już dawno podać się do dymisji. Jego taktyka się zużywa, jeszcze śmiesz, nie przestrasza. Ja się nie boję malowego prezydenta i ministra Gawłowskiego. Panie Józefie, Pan obraża. Ja się nie boję malowanego prezydenta i prezydenta Gawłowskiego, i ministra Gawłowskiego, którzy politycznie są skończeni w tym mieście. Jestem dla nich skórką od banana. Skórką od banana. Jeszcze raz tłumaczę. Mój klub nie dostał dofinansowania po raz pierwszy. Pan przekracza granice Trybuny Obywatelskiej. Ostrzegam, że za chwilę odbiorę Panu głos. Niech Pan mówi na ten temat, ale nie używa słów, które są obraźliwe. Obraża Pan ludzi. Mój klub nie dostał dofinansowania po raz pierwszy od 17 lat na galę sportu walki, którą zeroko organizuję dla mieszkańców Koszalina. W odpowiedzi prezydent napisał mi, że miasto nie widzi już żadnej korzyści, by wspierać moje imprezy, które organizują od ponad 20 lat. Pokazał kto, kto rządzi, ale chytry wraz traci. Mam instynkt przetrwania, moje cierpienie uszlachetnia mnie. Natomiast ja będę jak Mojżesz i przeprowadzę koszalińską platformę i pana prezydenta z jednego bagna w gorszy kompromitujące bagno, które daje przykład swojej bezkarności i nieodpowiedzialności. Szanowni zebrani, sur AZS, bezkarna korupcja, co roku cyrk od nowa, co roku drużyna od nowa. Koszalnianie są już zmęczeni i zburzeni. Pan znowu obraża ludzi. Jakich ludzi? Mówi Pan o korupcji, a nie, to przesadzam. Ja to udowodnię, powiedziałem, że... Dobrze, ale nie to miejsce. Panie Józefie, Trybuna Obywatelska służy czemu innemu. I proszę omijać te słowa w tekście, które są obraźliwe. Niech Pan czyta, ale bez tych słów, które są obraźliwe. Czy to Pan mi przerywa moje wystąpienie? Będę Pana przerywał zawsze, jak będzie Pan łamał zasady Trybuny Obywatelskiej. Ostatni raz Pan jest radnym już chyba, w ostatnim kadencji, dlatego Pan sobie chce dużo powiedzieć. To nie jest Pana rejestr. Pani dostanie. Ja Panu gwarantuję to. Lecę dalej. Ludzie jest na głowu. Koleś środka za pieniądze, aby utrzymać się przy władzy. Od 11 lat ponad 40 milionów złotych zostało wyprowadzonych z miasta
i spółek miejskich. Czas pana się skończył. Ale pan mi przerywał. Tak, panie Józefie, przerywałem panu, bo pan przez cały czas łamał zasady Trybuny Obywatelskiej. 20 klubów i co właśnie padło, kilka nowych powstało. Panie Józefie, panie dziękujemy panu. Proszę to złożyć na piśmie. Na dobre samopoczucie. Podać się najlepiej do dymisji. Już teraz. Panie Józefie, mieszkańcy pan tego miasta łamie zasady tej sali. Niestety władza i pieniądze ogłaszam 10 minut przerwy, szanowni państwo, można być w sali. Wasza AZS, wasza wielka miłość do koszykówki, igrzyska, rozrywka na wszelką cenę i utrzymanie władzy. Historyczny wyczyn finansowy od 11 lat w Westeklasie. Nie może być taryfy ulgowej. Dla skorumpowanej koszalińskiej platformy obywatelskiej. Studniów w Koszalinie jest najwięcej, a w stadzie barany tylko chadzają. Za miesiąc tu będę z mediami całej Polski tutaj. I skompromituję pana, jak pan się nie wpuści tego. Grubo pojadę. Zostaw te łapy. Nie dotykaj mnie, dobrze? Faniaczku. Dobrze? Zobaczymy pale, zaraz zobaczmy. Nie, mamy. Skorumpowani przestępcy rządzą w Koszalinie. Zobaczycie, co się będzie działo. Ja myślę, że to jest... Ognisko małe już pęka! Pierdolcie cały łańcuch i polećcie wszyscy na łeb na szyję, zobaczycie! Układ złodziejstwo, przestępstwo, cały czas! Kawałek po kawałku, waszącą ekipa, chyba znalazła się! Twardzielty, Jedliński! Zawłoskich do Saliny Kornowy! Będzie miał długo! Na tę sesję przy 10 tutaj na Trybunę Obywatelską. Nie będzie pan mnie wypraszał. Słuchaj się jeden ty. 180 głosów dostałeś i dostałeś radnym. Zostaw mnie, dobrze? No to nie dotykaj mnie więcej. Faniaczki, judo, 300 się leży? 60 się należy, bo sieć poradnym jest pany dałaj! Układ po kolei, bo to wszyscy tu policy tu na końcu mi głosują na was, na tą platformę. Szmaciarze. Układ się kurwa skończył do tych proszę, zobaczycie. Utycie kto tam na wszystko śmieci do Łudzińskiego. Będzie, ale będzie. To poprosimy go. Niech pan oryginał nie jest. Szanowni państwo, ja przepraszam za to, co się tu wydarzyło, mimo że to nie ja powinienem przepraszać, ale no niemniej jednak, skoro jestem gospodarzem tej sali, to takie wydarzenia tutaj nie powinny mieć miejsca, no ale widać miały, należy mieć nadzieję, że to w tej kadencji po raz pierwszy i ostatni, bo ja rozumiem, że możemy się nie zgadzać, możemy się spierać, możemy mieć pretensje do wszystkich, natomiast no, myślę, że metody i słownictwo i zachowanie nie przystoi tej sali. W ogóle nie przystoi człowiekowi, który funkcjonuje w takim codziennym, społecznym życiu. I kończymy przerwę, kontynuujemy punkt Trybuna Obywatelska i zapraszam pana Lecha Papieńczyka.